Jakby może troszeczkę ustawiona za nisko, ale to tam wyjdzie w praniu. Dobra, siemaneczko, to znowu ja, zasypię was filmami. Zrobię ich po prostu milion. Jeżeli będę miał milion filmów, no to siłą rzeczy ktoś będzie musiał na nie trafiać. Przełoży to się automatycznie na ilość wyświetleń. Jeżeli będą wyświetlenia, może pojawią się reklamy, będzie hajs, kupimy zachodni ciągnik. Taki jest mój plan. Żartuję oczywiście. Robię to, bo tak mi się chce. Zawsze chciałem nagrywać coś na YouTubie. Dobra, także tak. Na YouTube, ja na YouTube. Porównamy sobie dzisiaj rozpuszczalność i ogólnie taki rzepaczek. Dr. Greena, nawóz krystaliczny i Maximusa, bo korzystałem z Maximusa do tego roku, ale dzięki Mateuszowi, dzięki kulce, pozdrawiam serdecznie go, udało się załatwić w korzystnych cenkach Dr. Greena. Maximusa, za Maximusa z reguły płaciłem za tą paczuszkę kilogramową 45 zł, no normalnie kosmos, a miałem problem zawsze z wysyłkami, jakoś tak nie po drodze mi było z tymi firmami, jakoś tak nie wiem, zawsze zapominałem, a tutaj Mateusz wysunął temat zamówienia Dr. Greena dużo przed sezonem, także to zdążyło spokojnie przyjechać, zapłaciliśmy sobie kartą czy tam gotówką kurierowi, a z tym właśnie zawsze jakoś tak dużo chcieli za wysyłkę i jakoś było to mi nie na rękę. Normalnie 3 chyba lata temu płaciłem za 5 kg 150 zł. Jeżeli chodzi o tego Dr. Greena, sprawdźcie sobie w necie, jakie są ceny na stronie producenta, bo nie chcę, nie pamiętam. Wiem, że Mateusz tam parę złotych było taniej. Nie pamiętam już, czy to była kwota netto, czy brutto, bo tata płacił, ale no w okolicach chyba 20 kilku złotych to kosztowało za kilogram. Te myślę, że 30 parę już teraz, no w zależności, no wiecie, jak będziecie kupowali tego tonę, no to będziecie mieli może 20 parę, nie, a jak ja tam kupuję na te parę hektarów, no to jest inny temat. Dr. Green rzepak, no niestety mówię, nie mam porównania w rzepaku, ale tak składem sobie porównamy, a jeszcze może gdzieś tam potem opiszę typowo Maximusa rzepakowego. Także tak, w Maximusie już na pierwszy rzut oka, co tutaj można, na pierwszy rzut oka etykiety w składzie, mamy fosfor, mamy potas i mamy magnez, tak, i teraz tak, 11, co to jest skład procentowy na mm, to na masę chyba będzie, a tu jest, jak to jest oznaczone, składników procentowych, a nie wiem, składników procentowych, no dobrze, także mamy fosfor, mamy potas i magnez, a tutaj mamy tak, mamy bor, mamy żelazo, mamy mangan, mamy molibden, mamy cynk. Żelazo, mangan i cynk są łatwo przyswajalne dla roślin w formie mikroelementy. Żelazo, mangan, cynk są łatwo przyswajalne dla roślin w formie, ale jakiej formie? Nie jest napisane. Wszystkie składniki są rozpuszczalne w wodzie. No dobra, zaraz to sprawdzimy. Rzepak o zimy jary. Zalecenia, formowanie rozety, jesień 2 kg na hektar, wiosna, jeżeli chodzi o rzepak o zimę, 2-3 zabiegi i 1 do 3 kg. No to ja stosuję 2 zabiegi i u mnie będzie 1 kg i 600 g. W pierwszej dawce idzie 1 kg, w drugiej dawce idzie 0,6 kg i tego stosowanie jest jak tutaj, gdzie jest tabelka, tutaj jest tabelka, rzepak 0,3 do 0,5 kilograma na hektar i ja z tego co pamiętam około 0,5 kg na hektar w dwóch daweczkach dawałem do pierwszego zabiegu wiosną i potem 2 tygodnie później, czyli za 2 tygodnie będzie znowu szedł Dr. Green. Czyli teraz tak, porównujemy jeszcze to raz, tutaj mamy same mikro, bor, no mówię, to nie jest rzepakowy, bo no, po prostu nie było go w sklepie 2 miesiące temu jak to kupowałem, ta pucha kosztowała 45 zł, no bo rozbój w biały dzień po prostu, nie? No ale no to jest mała ilość, ja tutaj zamówiłem tam 60 kilo, czy tam 100, nie wiem, z 80 kilo, no to, no nieważne. Ceny to wy sobie sami musicie tam regulować, ale do tego składu wracając. Mamy fosfor i mamy potas, tutaj tego nie ma, mamy jeszcze magnez, tutaj również nie ma magnezu, ale nie ma co się podniecać tym magnezem, bo magnez dostarczymy w tanim siarczanie magnezu, także to tam jest luz i mamy tak. Mamy bor, miedź, żelazo. No to tutaj mamy również bor, żelazo, molibden, cynk. Nie ma miedzi, ale to jest uniwersalny, więc pod zboża pewno miedź bardziej. Żelazo, mangan, tutaj również mangan jest. I teraz tak, tu na przykład manganu jest 3%, tu manganu jest
5. Natomiast tak, molibden 004, tutaj molibden 005, czyli więcej. Cynk 2, tutaj cynk 2, czyli cynk na równi. Żelazo 2,5, tutaj żelazo 6. No ale to nie jest rzepakowy. Bor 10%. 10%, czyli 100 gramów. Czyli 100 gramów w kilogramie. O kurde, a ja jeszcze dokładam, tak nie spojrzałem na tę etykietę, a jeszcze ma boru, to ja daję 300 gramów teraz. Ja pierdzielę, ale dużo. No dobra, niech ma ten bor, nie? Nic mu się nie stanie. Nic mu się nie stanie. Bo tym bardziej jeszcze na tym borze, który ja używam, to tam chyba jest 21%, to tam też jest do 2 kg zalecenie. No ale to boru ma naprawdę napakowane. W zasadzie jakbym wiedział, to bym zmniejszył, jeżeli, bo nie przeczytałem tego. Dobrze, w takim razie nalejemy sobie teraz wody. Dobra, wodę to bez rękawic można nalewać. Nalejemy sobie 2 wiadra wody i będziemy porównywać rozpuszczalność. A dlaczego to porównamy? A dlatego, że tak mi się chce. Że tak mi się chce. Generalnie z Maximusem nigdy nie było żadnych problemów, jeżeli chodzi o zapychanie końcóweczek. Przepraszam bardzo, z katarem całą wiosnę, całą jesień. Jest to spowodowane tym, że mam ciągle katar, że latam po dworzu z gołą głową i jest to spowodowane tym, że kiedyś miałem takie nieprzyjemne zderzenie moim nosem, powiedzmy, że z pięścią. Spowodowało to prawdopodobnie uszkodzenie przegrody nosowej, mam nawet skierowanie na zabieg, ale jakoś tak od tych szpitali i zabiegów to tym bardziej jeszcze jakiś, tak wiecie, jak się tam da, to od tych zabiegów to lepiej uciekać. Także nalejemy sobie 2 wiaderka, zobaczymy, jak to się rozpuszcza. Mówię, z tym Maximusem nigdy nie było żadnych problemów. Tutaj już parę opryskiwaczy. Muszę szybko wodę zakręcić, bo tu już mam prawie pełno. Z tym opryskiwaczem, co? Nie było nigdy problemów, natomiast były kiedyś takie jeszcze inne mikroelementy. Tata to kupował. Mikrostarczy jakoś. Kurde, tak to się strasznie rozpuszczało. Taki syf zostawał w tych wszystkich końcówkach, w tych tam częściach opryskiwacza. Bardzo duże problemy z tym były. Troszeczkę tutaj muszę ulać, żeby po tym kilogramie wsypać. Po kilogramie wsypiemy, zobaczymy, jak to wygląda. Opa. Tutaj za dużo oni na tej paczce nie napisali z tego Dr. Greena, tam gdzieś miałem ten folder reklamowy. Jeszcze nożyk. Miałem folder, zobaczmy, czy się nagrywa. Muszę pilnować tą kamerę. Kurde, gdzie jest nożyk? Muszę pilnować tą kamerę, bo ona jest, kurde. Tak to jest, jak się jest, wiecie. Na wszystko siana nie starczy. Czy na wszystko? Świnie będą po 8 albo po 9 zł i indyki tak samo były i zboże. To zależy, kto jest hodowcą, a zależy, kto tam. Zboże bym chciałem powiedzieć po 1000. Jak dla hodowców, to zboże najlepiej, żeby było po 600. A żywiec po 8 zł, tak? A dla producentów roślin, no to, którzy tylko produkcją roślinną, no to rzepak po 2000, a życzmy sobie dobrych cen. Rzepak, żeby był po 2000 i żywiec, czy tam żywiec, tak, żywiec, czy mleko. Mleko po 3 zł. Co ty gadasz, nie? Co ty gadasz? Ale słuchajcie, do czego to doszło, że woda mineralna w sklepie kosztuje więcej niż mleko. No to o czym my w ogóle mamy tu rozmawiać? Dobra. Maximusa. A właśnie, bo oni tutaj nie napisali. Słuchajcie, jeszcze zobaczę. Rozpuszczalny, łatwo przyswajalny, mikroelementowy nawóz dolistny dla roślin oleistych. Nawóz dolistny dla roślin oleistych. Kurde, normalnie nie czuję, że rymuje. Rozpuszczalny, łatwo przyswajalny, mikroelementowy, nawóz dolistny dla roślin oleistych. Ja pierdzielę, nieźle. No dobra. Kurde, normalnie nie czuję, że rymuje. Rozpuszczalny, łatwo przyswajalny, mikroelementowy, nawóz dolistny dla roślin oleistych. Ja pierdzielę, nieźle. No dobra. Nawóz można stosować w okresie intensywnego wzrostu rozwojowych. Dodatkowo nawóz zawiera siarkę. Aha, jest, patrzcie. Dodatkowo nawóz zawiera siarkę,
A czemu ona nie jest zawartość składników, zawartości składników, dlaczego nie jest ona tutaj? Zawartość składników, no przecież to też jest. A dodatkowo nawóz zawiera siarkę, magnez i miedź, Cu. A tutaj nie jest ona... Nie jest... Aha, czyli tutaj jakby tylko mikroelementy. No dobra. Środki ostrożności stosować wyłącznie, tu niebezpieczeństwa. Przydatność minimum 3 lata. Napełnić zbiornik wodą do wody trzeciej przy załączonym mieszadle. Bezpośrednio zbiornik, tam doktor Greena, rozpuścić cieć, zużyć bezpośrednio, unikać oprysków podczas dużego nasłonecznienia, wysokich temperatur, silnego wiatru. Bo wiecie co, jak gdzieś się rzuciło tutaj, że on ma jakieś, chyba to było w ulotce reklamowej, że on ma jakieś dodatki, że on ma jakieś dodatki, takie coś a la zwilżacze, nie? Adiuwanty. Dobra, do tego wiadra Maximusa wpakujemy kilogram. Gdzie? Tu nie na tą stronę. A tutaj tam koło kilograma przesypiemy Dr. Greensona. Teraz panie nie rozsypuj, bo to są drogie rzeczy. Znaczy drogie. No nie złoto, nie? Ale... Ale w kieszeniach by trochę tego nawynosił, nie? Na upartego. Dobra, tutaj mamy doktor Greena. Zaraz go wymieszamy. Tutaj doktor Greena wpakujemy. A, chyba to ten diabelec właśnie w tej beczce tak inaczej się zachowywał. Dobra, mieszamy. Pyk. Maximus. Dobra. To jest woda taka, ona jedną dobę stała, bo ja tą beczkę mam, nie, żebym nie lał bezpośrednio z kranu. Więc tak, Maximus, powiedzmy, bardzo mało już na dole, bardzo dobrze się rozpuścił. Bardzo dobrze się rozpuścił. Ja mam bardzo twardą wodę, nie? A no jeszcze tam troszeczkę, no ale generalnie już nie wyczuwam na dole nic. Po takiej krótkiej chwili nie wyczuwam na dole. To tam jest, to marginalna część została. Teraz Dr. Green. No jeszcze troszeczkę, ale jeszcze na pewno nie mieszam takiego czasu jak Maximusa. To ten diabelec jest. To jest ten diabelec, co mi się... on się zachowuje. Widzicie te bąbelki? Tutaj też na Maximusie są, patrzę teraz, ale... Chyba, że jeszcze któryś z tych środków, które tam posiadam, jakiś zwilżacz tu musi być dodany, bo jak detergent trochę, nie? Się pieni, wiecie o co chodzi. Już jest również rozpuszczony, nic nie ma na dole. No to tam też jest marginalna część. No a tutaj zostało trochę, więcej na pewno. W tym Maximusie zostało więcej, zobaczcie. O, Maximusie zostało na dole trochę. A tutaj? No też. Jeszcze raz. No nie, tu jest mniej, tu jest znacznie mniej, Maximus. No w Maximusie jest więcej. Maximus jakby tam... Coś tutaj, beczkę trzeba płukać po nim. O, zobaczcie ile. Maximusie, kurde, więcej. A tutaj? No mniej. No jest tam parę drobin jakiś, kryształków. Ale... Ale jest tego... Na moje to jest mniej. Na moje jest mniej, czyli bym powiedział, że doktor Green się lepiej rozpuszcza. No, tutaj te drobiny są dużo większe. Niby to się rozpten, ale przez sito by to na pewno przeleciało. Przez sito takie są twarde. Jakby nawet, myślę, że to i końcówkę może, no na sitku zostanie, ale twardy temat. Natomiast tutaj, jeszcze raz, już tak...
No nie wiem, moim zdaniem to ten doktor Green się lepiej rozpuszcza. Spienimy to trochę. Bąbelki się robią. Czyli na pewno jakieś zwilże, coś jest dodane. Jak bąbluje. Są bąbelki jak detergent. A tutaj też jest, ale czy tutaj nie jest więcej? Takie mam wrażenie, jakby ciecz mi się pieniła bardziej. No jeden i drugi coś tam ma dodane. No ale na moje to ten, idę to wlać. No tak ta ciecz wygląda, tutaj ten Maximus taki, nie wiem, barwnika więcej dali. Dr. Green natomiast taki bardziej przezroczysty jest jakby. Nie wiem, ciężko powiedzieć. Z Maximusa w każdym razie, no fakt, że tutaj są makro jeszcze, nie? Fosfor, potas. Z Maximusa w każdym razie zadowolony byłem, a tego Dr. Greena się przetestuje w tym roku. No i według producenta on ma dużo więcej łącznie tych sumę jakby tych mikro i makro elementów. O, tu mamy, o patrzcie, o jeszcze tak porównamy. To mamy Maximus, takie coś zostało po kilogramie. Zaraz doktor Drino weźmiemy, ciekawe gdzie będzie więcej. Doktor Greenie, producent podaje, że jest więcej. Podejrzewam, że już roztwór mógł być, po prostu wody było za mało. Natomiast no sami sobie porównajcie Maximus. A, że tak jak było tam, czyli tu Maximus, tutaj Dr. Green. Widać w tym Maximusie naprawdę duże tutaj, duże skawalone takie cząsteczki. A tutaj jednak to raczej powinno przelecieć przez końcówkę. Porównuję Maximusa z Dr. Greenem. Zobacz po Maximusie, co zostaje na tym, a tutaj tego Dr. Greena masz, nie? No to zobacz, jakie duże kawałki. Potem na końcówkach może zostaną, wiesz? Patrz, jaki. Maximus. To jest Maximus. Ale to jest... ile jest miedzi w tym? Tam jest podane, już teraz ten, to, że zobacz, tam jest paczka. Zaraz porównam jeszcze, ile miedzi. Ale tam jest jeszcze fosfor i potas, a tutaj magnezu jest, siarka w tym Dr. Greenie, miedzi. Bo to jest ten aminomikro. CU miedź 2%, a tutaj miedź, molibden, cynk, mikroelementy, miedź, ale nie jest podane ile. Dodatkowo zawiera siarkę, magnez i miedź, ale nie jest podane procentach ile. Nie wiem, ale łącznie podają w tych, że Dr. Green ma tam, nie wiem, 200 ileś, a Maximus tam, nie wiem, 150, sumę, nie? Tutaj tylko wody doleję i podjadę i ci otworzę. Dobra, 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 dobra. Tak, także tutaj na etykiecie producent, musiałem z tatą dokończyć rozmowę, przepraszam, na etykiecie producent Dr. Green nam nie podał, ile jest dokładnie miedzi, natomiast no jeszcze raz tutaj widzicie, no tutaj w ten sposób to wygląda, takie duże cząsteczki jakieś w tym Maximusie, natomiast ten Dr. Green, no moim zdaniem mniejsze, lepiej się rozpuścił. Nie ma takich gród dużych. No a drugi jeszcze temat jest taki, no że już roztwór mógł się zrobić, mógł się nasycić, nie? Przy tych tam jednym wiaderku za mało wody po prostu. Za mało wody było i tyle. No nic, to już tam, co wy będziecie wybierać. Ja sobie będę obserwował te moje roślinki, zobaczę jak to tam plonowo będzie wychodziło, chociaż to tam już jest inny temat. A co wy wybierzecie, to zostawiam wam. Ale w ramach takiego tam doświadczonka. O tutaj macie zrobiony filmik. Ja się biorę za mieszanie dalej na razie. Underline Produkcja.